Wartość euro totalnie zawaliła się do złota. Jak widzimy na wykresie, euro dzisiaj za złoto to 1885 euro za jedną uncję. Tak jest, także i euro zawala się do wartości złota. Ciągle pokazuję wykresy, jak zawala się do złota dolar amerykański, jak zawala się do złota funt brytyjski, co jest najprawdziwszą prawdą, ale w rzeczywistości euro także jest na drastycznej pozycji w stosunku do wartości złota. I powstaje pytanie w takim razie, co stanie się w Polsce, jeżeli my wprowadzimy euro. Jak wiemy, nowa władza już niedługo przejmie władzę i jeżeli w nowej władzy będą skrajni komunistyczni, razem z prounijnymi federalistami, to prawdopodobnie zlikwidują złotówkę. A jeżeli zlikwidują złotówkę, no to co zrobią? No to wejdą do strefy euro. A jak wejdą do strefy euro, no to będą ceregiele, jeżeli wejdziemy do strefy euro w bardzo złym stylu. No a Polska generalnie robi wszystko w złym stylu, więc także musimy się z tym liczyć, że do strefy euro też wejdziemy w złym stylu, prawda? Więc co się stanie? Tutaj mamy wykres, szanowni państwo, kursu złota do euro, prawda? Widzimy, że euro w 2006 roku wynosiło około 400 euro za jedną uncję złota. No i do dzisiaj widzimy, że zapaść kursu euro też jest prawie, że pięciokrotna, prawda? Też jest prawie 500%, tak jak w stosunku do funta brytyjskiego. Więc widzimy, że euro nie jest walutą, która trzyma nam wartość. Widzimy, w 2005 roku jedna uncja złota kosztowała 386 euro, no a dzisiaj mamy 1885. Jeżeli to się policzy, jeżeli to się podzieli, 1885 podzielić na 386, no to mamy, szanowni państwo, 488%, prawda? Tyle. Funt brytyjski trochę mocniej się zawalił, prawda? Inne waluty jeszcze mocniej się zawalają. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o euro. Jednak co w związku w takim razie z tym, że Polska ma wejść do strefy euro? No bo jeżeli, no mówmy wprost, no jeżeli u władzy będziemy mieli komunistów, no Polacy w znacznej części wybrali do władzy komunistów, no i żeby miał się uformować rząd tego Tuska, prawda, razem z tym Kosiniakiem Kamyszem, prawda? Przypominam, że rząd Tuska i Kosiniaka Kamysza znienacka zabrał ludziom OFE i podwyższył znienacka wiek emerytalny. Gdyby oni powoli podwyższali jeszcze wiek emerytalny do jakichś takich normalnych poziomów, by nie było źle, no ale Kosiniak Kamysz jest to dla mnie osoba taka, widzicie, no taka owaka, że no, już narobił bardzo złego, dużo w polityce w Polsce, szanowni państwo, i tak samo zabrali pieniądze z OFE, więc zabiorą pieniądze z OFE. Oni generalnie się nie liczą z narodem polskim. Przede wszystkim taki człowiek jak Kosiniak-Kamysz, proszę sobie wejść w różnego rodzaju stare filmy, są w internecie, to jest człowiek, który generalnie nie liczy się z Polakami. Tak samo Tusk się nie liczy z Polakami. Dla niego nie ma znaczenia, czy zabiera ludziom pieniądze z OFE, płaca tam, prawda, umawia się z sądami, że to jest legalne zabrać ludziom pieniądze, prawda. Dla nich generalnie nie ma znaczenia konsekwencja ich działań. Oni robią rzeczy, które akurat chcą zrobić, bo akurat mają taki do tego interes. Tak więc, jeżeli chodzi, szanowni państwo, o euro, no to musimy zrozumieć, że prawdopodobnie wejdziemy do tej strefy euro. Prawdopodobnie wejdziemy do tej strefy euro, prawda? Musimy zrozumieć, że nowy rząd, szanowni państwo, Tusk to człowiek, który uciekł do Unii Europejskiej. W ogóle Polacy tego nie wiedzą, ale szanowni państwo, Tusk to człowiek, który uciekł do Unii Europejskiej, podał się chyba do dymisji z fotela premiera Polski i uciekł na stanowisko do Unii Europejskiej. No proszę to zrozumieć, jak można zrezygnować ze stanowiska premiera Polski dla fasadowego stołka w Unii Europejskiej. Prawda? Proszę sobie wyobrazić, że premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stołka premiera Wielkiej Brytanii po to, żeby sobie pójść i zostać tam jakimś z urzędników Unii Europejskiej. Proszę sobie to wyobrazić. Przepraszam, wezmę łyczka kawy. Zanim przejdę dalej, oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i do kliknięcia w link poniżej.
do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo potrzebuję tam subskrypcji. Bardzo proszę o subskrypcję angielskojęzycznego kanału. Państwu zabierze sekundę, a mi naprawdę pomoże. Tam potrzeba 1000 subskrypcji. Bardzo proszę, zróbmy to wspólnie. Dziękuję serdecznie. Na sam koniec, na koniec filmu także link na monitorze do mojego angielskojęzycznego kanału. Można kliknąć, wejść i zasubskrybować. Dziękuję ślicznie. No i przechodzimy dalej. No musimy zrozumieć, bo to jest arcyważne generalnie. Nikt o tym w danym momencie nie mówi, no ale wiemy, że Tusk to jest człowiek, który mówi wprost, że chce jak najszybciej wejść do strefy euro i nie ma żadnego znaczenia, kiedy wejdziemy. Ważne, żeby było to jak najszybciej. Nie. Szanowni Państwo, a Kosiniak-Kamysz? No Kosiniak-Kamysz to taki koleś, który zrobi wszystko, co mu pewnie Tusk każe, prawda? No tak to wyglądało 10 lat temu, no i tak to pewnie będzie wyglądało dzisiaj, prawda? No i do tego dochodzą oczywiście skrajni komuniści, którzy właściwie, no ja nie wiem, to... Ojej, to są naprawdę straszni ludzie, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, jeżeli o naszą przyszłość, choć to jest coś tragicznego, szanowni państwo. Przypominam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie wypełniał bardzo wiele postulatów skrajnych komunistów z Polski po to, żeby się przypodobać właśnie elektoratowi komunistycznemu w Polsce, prawda? No i trzeba zrozumieć, że tak, przede wszystkim u władzy będzie koleś, który zrezygnował, szanowni państwo, ze stołka premiera dla 4 razy lepiej płatnej fuchy, tak? Który wcześniej znienacka podwyższył ludziom wiek emerytalny, znienacka, szanowni państwo, co innego powoli, jakoś tam, wiecie, w jakimś takim normalnym, on znienacka, szanowni państwo, dla mnie ten człowiek w ogóle nie powinien istnieć w polityce, mnie zasmuca generalnie decyzja mojego narodu i pokazuje, że Polska jako taką nie ma przyszłości generalnie i wybierają tylko ludzie, polityków, którzy tylko i wyłącznie są promowani przez zagraniczne korporacje medialne, prawda, bo innego mentalnego wyboru po prostu nie mają. Tak więc, jeżeli chodzi o to, no to przyjdzie człowiek, który w ogóle nie ma skrupułów. No, ten człowiek w ogóle nie ma skrupułów. Druga sprawa, do Kosiniaka-Kamysz, no do Kosiniaka i komuniści. Czyli musimy zrozumieć, że to są ludzie, którzy właściwie znienacka mogą wejść do strefy euro. Do strefy euro. Proszę zobaczyć, w wielu przypadkach dla nas może się wydawać, że taka Estonia, Litwa i nie wiem, Łotwa to znienacka weszły do strefy euro, że Słowacja też znienacka weszła do strefy euro, prawda? Że nawet Chorwacja znienacka weszła do strefy euro. Wiecie, oni są wszyscy w strefie euro, chyba nawet Słowenia, tak, Słowenia też jest w strefie euro, prawda? W strefie euro jeszcze nie jest, nie są Węgry, Polska, Czechy, Szwecja, Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, ale jest stowarzyszone, no to Norwegii nie liczymy, prawda? Dania nie jest w strefie euro. I to są chyba wszystko, to są wszystkie kraje, które nie są w strefie euro, prawda? Czyli jest dużo krajów w strefie euro i te kraje, na przykład jak Szwecja czy Dania, to są kraje dobrze prosperujące, które bardzo dobrze się czują ze swoją własną walutą, pomijając już Szwajcarię, prawda, która ma swoją bardzo dobrą walutę, Norwegia, prawda, Islandia i tak dalej, są bogate kraje ze swoimi walutami po prostu, które bardzo dobrze prosperują. I opowiadanie, że my musimy wejść do strefy euro, bo coś tam to jest totalna bzdura, wejście do strefy euro. Może być dobre, ale może być tragiczne w skutkach, prawda, no tak jak tragiczne w skutkach były rządy Donalda Tuska, prawda, i Kosiniaka-Kamysza, tak tragiczne będą zapewne rządy teraz. Tak mi się wydaje, prawda, bo jeżeli ktoś coś, szanowni państwo, jest taka zasada, że się dwa razy do tej samej rzeki nie wchodzi i jest taka druga zasada, że jeżeli ktoś raz popełnił błąd, no to drugi raz tego błędu nie powinien popełnić, tak, więc w Polsce ani nie powinno się dać szansy ani Tuskowi, ani Kaczyńskiemu, ani Morawieckiemu, ani Dudzie, ani nikomu z takich ludzi, no ale Polacy no, mają tak, że po prostu ciągle nad... Polacy to taki naród z syndromem sztokholmskim, prawda, można w nich nawalać, niszczyć, okradać, wyzywać, prawda, i oni się cieszą, prawda, bo Polacy mogą mieć największą inflację w historii, najwyższe oprocentowanie i tak dalej, no ale mogą głosować za tym, żeby jeszcze bardziej podbijać tą inflację, żeby jeszcze bardziej podbijać ceny nieruchomości poprzez rozdawanie na przykład pieniędzy zagranicznym bankom i deweloperom, się z tego wszystkiego cieszą jeszcze, prawda, no, no mamy dziwny naród, prawda, no ale tak to jest, jeżeli, szanowni państwo, miliony młodych ludzi, którzy
mają czyste umysły, wyjechało z Polski, szanowni państwo, i pracuje na Berlin, Londyn, Brukselę, Paryż i inne kraje, no to tak to już, szanowni państwo, jest. No musimy powiedzieć wprost, że przez ostatnie lat, 8 lat rządziły nami stare babki ze starymi dziadkami, szanowni państwo, bardzo często, właściwie w znacznej części, w większości nie rozumiejących w ogóle ekonomii, gospodarki, nic nie rozumiejących, prawda, no i supportowany przez kler, prawda, no a nie dziwmy się, że byli supportowani przez kler, jeżeli pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, pieniądze nasze państwowe z podatków w setkach milionów szły tam, żeby oni sobie z tego żyli. Szanowni Państwo, nie oszukujmy się, prawda? Bóg jedna sprawa, prawda, a kler druga sprawa, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, prawda, no i teraz przyjdą właśnie takie ancymony, które już były, prawda, no i co? No i wejdą do strefy euro. Widzimy, że euro wcale nie jest dobrą walutą, prawda, bo euro zawaliło się prawie 500% do ceny złota przez ostatnie te 16, 17, 15 lat, prawda. Widzimy, że euro nie jest wcale dobrą walutą. Ale co się stanie, jeżeli wejdziemy, szanowni państwo, do strefy euro? Co się stanie? No, dużo rzeczy, szanowni państwo, się stanie. Musimy zrozumieć przede wszystkim, że na przykład takie kraje, które wchodziły w ciągu ostatnich 15 lat do strefy euro, no to wchodziły do strefy euro, gdzie oprocentowanie było niskie. Prawda? Oprocentowanie było niskie, więc to było takie fajne pod tym kątem, bo jeżeli ludzie wchodzili do strefy euro, gdy oprocentowanie było niskie, no to był tani pieniądz. Tak? Był tani pieniądz, prawda? Proszę zobaczyć, prawda? Od 2000, proszę zobaczyć, oprocentowanie, to tu mamy oprocentowanie euro. Szanowni państwo, w 2007 roku oprocentowanie euro wynosiło 2%, prawda? No a dzisiaj wynosi te prawie już 5%, prawda? I co to oznacza, szanowni państwo? Cóż to oznacza? Cóż to oznacza? To oznacza, proszę bardzo, gdy tu ludzie wchodzili po 2012 i tak dalej, no to euro było oprocentowane zero. Zero, tak? Czyli wchodząc do strefy euro w tych latach, szanowni państwo, no kredyty były za darmo. Kredyty były za darmo. Po prostu kredyty były za darmo, prawda? No i w związku z tym, że była taka kreacja pieniądza, no to złoto drożało, bo było coraz więcej pieniędzy w gospodarce. No dzisiaj już te kredyty nie są takie za darmo, bo to już widzimy, prawie 5% mamy, prawda, oprocentowanie, tak? Tak to wygląda, szanowni, 4,5%, prawda? Więc tak to wygląda, że gdybyśmy weszli do strefy euro, to straciliśmy ten cały fajny taki okres z jednej strony, gdy to oprocentowanie było po prostu, no, zerowe, prawda? Szanowni państwo, że okej, jak jeszcze byśmy weszli do strefy euro, gdy to oprocentowanie było ultra, 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 ultra niskie, no to byśmy mieli darmowe właściwie kredyty przez bardzo długi czas. Oczywiście to by miało gigantyczne skutki dla nas, no bo tyle darmowego pieniądza w Polsce to by była gruba jatka. Dzisiaj ceny nieruchomości nie wynosiłyby tyle, co wynoszą zapewne, tylko wynosiłyby dwa razy więcej, bo u nas nie ma odpowiednich warunków do tworzenia normalnego rynku nieruchomości po prostu i tyle. Taka jest prawda. Więc co się stanie, szanowni państwo? Przede wszystkim, co się stanie? Jeżeli wejdą do strefy euro, proszę zobaczyć, euro wcale nie jest fajne, bo euro się zawaliło do złota, prawda? Czyli lepiej było trzymać w złocie niż w euro. I teraz powstaje pytanie. Jeżeli ECB, Europejski Bank Centralny, chce odzyskać jakby zaufanie do euro, no to będzie musiał mieć wysokie oprocentowanie, no, albo będzie musiał nie drukować pieniędzy, przestać rozdawać pieniądze. No, Polsce nie rozdaje, no innym sobie rozdali. To jest w ogóle kuriozum, prawda, bo w innych krajach sytuacja polityczna czy też prawna jest znacznie gorsza niż w Polsce. A te kraje podostawały te pieniądze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zgroza, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Brukselę. Czym jest w ogóle Bruksela, jak Bruksela traktuje Polskę. No ale powracając, no tutaj mamy, szanowni państwo, EUR, PLN, prawda? Trzeba wejść tutaj EUR, PLN. No dzisiaj euro to 4,46, tak? Czyli złotówka jest ultra, ultra tania. Ultra tania. Przepraszam, łyczek kawy. Co to znaczy?
że gdybyśmy dzisiaj weszli do strefy euro, po tym kursie może być to dla nas bardzo niekorzystne, prawda? I teraz powstaje pytanie, kiedy oni wejdą do tej strefy euro? Jeżeli Tusk umocni naszą walutę do 3,50, to szanowni państwo, ludzie, którzy dzisiaj zarabiają 7000 zł, po wejściu do strefy euro będą zarabiali 2000 euro. Jednak jeżeli Tusk osłabi naszą walutę, tak jak nasza waluta jest osłabiana tutaj od 2008 roku, prawda? Bo tutaj została osłabiona, prawda? Za czasów Tuska została osłabiona, tak, prawda? Wydaje się, że to po prostu była korekta do tej wielkiej zapaści, no ale generalnie za Tuska ta waluta się osłabiała, no ale za... Ale nie do końca wiemy, czy to było z takiej perspektywy, że to po prostu była korekta, prawda? Bo wiecie, no się euro zawaliło w dół, no i doszło do korekty, no i wróciło do takiego średniego poziomu. No ale wiemy na pewno już, że za Morawieckiego ta waluta złotówka się zawaliła do euro, prawda? To już na 100% Morawiecki zniszczył złotówkę. No ona się chwilowo teraz umocniła, prawda? Ale chwilowo, gigantycznym oprocentowaniem i tak dalej, i tak dalej. Tak. No i teraz jest pytanie, czy skrajni komuniści w rządzie sprawią, no bo generalnie komuniści zawsze robią tak, że zawalają walutę, rozdają pieniądze, niszczą gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, zaklejają kominy, prawda? No, czyli co to będzie oznaczało? Bo dlaczego, szanowni państwo, polska waluta była osłabiana przez ostatnie 8 lat? Bo obecna władza generalnie wypełniała program polskich skrajnych komunistów. Taka jest prawda. Którzy dzisiaj będą także prawdopodobnie w rządzie, jeżeli ta opozycja cała tam się uformuje. No to nie możemy liczyć na to w takim razie, że złotówka, szanowni państwo, się umocni. Nie możemy, więc wejdą do strefy euro prawdopodobnie po jakimś takim kursie 5 zł, 5,50, prawda? No bo kiedy wejdą? No nie wejdą jutro, tak? Czyli to też będzie musiało trwać, nie wiem, wejdą za rok, za 2 lata, nie wiem, za 3 lata. No to oni nie będą w stanie tego umocnić tej złotówki, prawda? Ja nie wiem, jakie będą warunki, ale jeżeli, szanowni państwo, wejdą, jeżeli dalej będzie postępować to, co postępuje od lat 15, czyli drastyczne osłabianie polskiej złotówki, no to prawdopodobnie polska złotówka, taka jej normalna wartość, jeżeli kiedyś normalną wartością euro było 3,50, 3,70, 3,80, 3,90, to dzisiaj normalną wartością wydaje nam się 4,50. No to za 3 lata normalną wartością będzie się nam wydawało 5 albo 5,50. Prawda? I co to będzie oznaczało, szanowni państwo? Że jeżeli wejdziemy do strefy euro po kursie 3,50, prawda? No to osoba, która zarabia 7000 zł, będzie zarabiała 2000 euro, tak? Na rękę, tak? Ale jeżeli wejdziemy po kursie 5,50, no to taka osoba już nie będzie zarabiała po przeliczeniu 2000 euro na rękę, a 1272 euro, tak? Czyli prawdopodobnie istnieje taki... Ja ciągle przed tym ostrzegałem, szanowni państwo, ale ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Istnieje prawdopodobieństwo, że Tusk wygrał wybory po to, żeby zbiednieć Polaków, już nas wrzucić w totalne takie, biedę totalną, prawda? No bo emerytury, szanowni państwo, na przykład jeżeli ktoś ma emeryturę 5000 zł, szanowni państwo, 5000 zł, a euro jest po 3,50, no to tej emerytury wtedy ma 1428 euro. No to może sobie żyć pod palmami, można powiedzieć. Może sobie żyć na Wyspach Kanaryjskich, może sobie żyć w ciepłym miejscu. 1428 euro. Ale jeżeli, szanowni państwo, zawalą to euro do 5,50, no to będzie tylko 900 euro. No to jest 500, 600, wiecie, 700 euro mniej. Tak? Musimy to zrozumieć, prawda? Że idziemy w tym kierunku i będziemy, szanowni państwo, followowali, co oni zrobią, jeżeli wejdziemy w ten sposób. Ja mówię, że fajnie by było wejść do strefy euro, na przykład po kursie 3 zł, prawda? Tak? Po kursie 3 zł, bo te wszystkie biliony złotych by były przemienione na bardzo dużo euro, no ale w wypadku tylko i wyłącznie, gdy wprowadzamy szereg transformacyjnych praw, które dostosowywują polską gospodarkę do nowej silnej waluty,
no bo będziemy mieli tych pieniędzy dużo, bo jeżeli byśmy weszli po silnym kursie euro, a nie przetransformowali prawnie swojej gospodarki, prawnie, bo to prawnie trzeba przetransformować, prawnie, no to wtedy pobawimy się 3-4 lata i wiecie, będzie Grecja, to na 100% będzie Grecja. Dlaczego będzie Grecja? No, dlatego będzie Grecja, że już ceny, szanowni państwo, już ceny w naszych sklepach, znaczy w tych zagranicznych sklepach, bo Polacy nie mają swoich sklepów właściwie, w sklepy w zagranicznych korporacjach, które sprzedają nam żywność tu w Polsce, są już w Polsce wyższe niż na przykład w Hiszpanii, prawda? No, trzeba to zrozumieć, no, ale tam dalej zarabia się dwa razy więcej, prawda? Nie trzeba gazu, nie trzeba tamtego, kredyty tam się, to wszystko tak. I jeżeli wejdziemy także do strefy euro, gdy obniżą ten kurs, bo dzisiaj właściwie jest wysoki kurs, oprocentowanie jest wysokie, no to to oprocentowanie aż tak nie sprawi, że te ceny nieruchomości pójdą do góry, ale i tak ono jest niższe niż nasze oprocentowanie, więc dodatkowo będziemy mieli problem z tym, szanowni państwo, że ceny nieruchomości znowuż wybiją do góry, wypłaty nam nie wybiją, ale ceny nieruchomości poprzez pompowanie kredytowe, no Polska już jest w znacznym stopniu, nie jest krajem do życia Polska w znacznym stopniu. Nie jest, szanowni państwo, dlatego Polska jest w depopulacji. Nie jest. Dopóki w Polsce nie wprowadzi się takiej samej kwoty wolnej od podatku od ZUS-u i płatności podatkowej w tak samo łatwy sposób jak w Wielkiej Brytanii, w Polsce nie będzie żadnej repopulacji, w Polsce będzie ciągła depopulacja albo podmianka ludnościowa, koniec, kropka, i za 30 lat nie będzie żadnych tam Polaków, będzie 30 milionów czy 25 milionów starych dziadków i tam 6 milionów dzieci i ludzi pracujących, a reszta to będą, wiecie, nie wiem kto to będzie, nie wiem. Prawda? I jeżeli tego nie zrobimy, no to widzimy, i dodatkowo będzie tani kredyt, no to ten kredyt dzisiaj, mimo tego, że ten kredyt dzisiaj jest oprocentowany wysoko w euro, no to i tak jest oprocentowany niżej, to jeżeli się nie wprowadzi standardów otrzymywania kredytów i ogólnie na rynku nieruchomości normalnego opodatkowania, no to ceny nieruchomości jeszcze będą wyższe, tylko oczywiście one będą wyższe nienaturalnie, mimo tego, że jest depopulacja i tak dalej. Po prostu gospodarka samo się wyniszczająca powstaje, właściwie mamy samo wyniszczającą się gospodarkę w rzeczywistości, prawda, bo nie można mówić, że w Polsce jacyś tam komentatorzy, nie wiem, przekupieni pewnie za nasze podatki, prawda, opowiadają, że Polska jest w dobrej gospodarczej sytuacji, no, a to tylko na papierze, szanowni państwo, jesteśmy w dobrej gospodarczej sytuacji, to wszystko nieprawda, nie możemy być w dobrej gospodarczej sytuacji, gdzie większość ludzi nie stać na kredyt na mieszkanie 60-metrowe, większość ludzi, szanowni państwo, nie jest w stanie z jednej minimalnej wypłaty opłacić czynszu za 45-metrowe klitki i tak dalej, gdzie zarabia się, gdzie minimalna na rękę w Polsce to dalej dwa razy mniej niż w Hiszpanii, ale w Hiszpanii, w której nie trzeba ogrzewać domu gazem po 1000-1500 zł, 2000 zł miesięcznie, prawda, w zimę i tak dalej, ceny są takie same. To jest generalnie straszne kłamstwo, prawda? No ale tak to jest, jeżeli, szanowni państwo, byle każdy w danym momencie może dzisiaj być sponsorowany z pieniędzy podatnika. No i chodzi i opowiada jakieś ekonomiczne bzdety, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, no ale dlatego, że jest znany, no to opowiada. Gorzej on w to wierzy, prawda? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w okienko na środku, które państwu się pokazało. To jest okienko do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału. Bardzo proszę. Państwu to zabierze sekundę, a mi naprawdę pomoże. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie.